Dzwonił nowy dyrektor szkoły. Dopytywali się o Ninę towarzysze z rajkomu i jacyś nieznajomi. Dzwonili w dzień, gdy Waria była w pracy. O telefonach informowali ją sąsiedzi i też pytali, gdzie jest Nina. Waria wzruszała ramionami. A skąd ja mogę wiedzieć? Pewnie pojechała na jakiś seminarium? Codziennie po pracy zaglądała na pocztę. Pierwsza depesza przyszła z Kostromy. Porządku, całuję. Kolejno nadchodziły identyczne depesze: Skurgany, Nowosybirska, Krasnojarska, wszystkie bez podpisu. I wreszcie z Chabarowska. Dojechałam ucałowania ode mnie i od Maksa. Waria natychmiast zadepeszowała do Maxa. Zdrowa, pracuję, uczę się, całuję wszystkich. Waria. Powinni się domyślić, że u niej też wszystko w porządku. Nie ma kłopotów. Nie została aresztowana, a po pewnym czasie o nich nie zapomniano. Nikt nie dzwonił, nie przychodził, nie pytał. Uff. Załatwione, z maksem jest bezpieczna. Teraz chroni ją armia. Podpora władzy, podpora Stalina, nasi sławni czołgiści, artylerzyści. Kto jeszcze? A nasi sławni kawalerzyści. Waria przypomniała sobie pożegnanie podchorążych w domu Armii Czerwonej. Trzy lata temu uważała wojsko za tak romantyczne, świeżo upieczeni oficerowie w nowiutkich mundurach, zgrabni, przystojni, ich porywający taniec. Wszystko się zmieniło. Mundury noszą oprawcy z NKWD i jurasz. Waria spotkała go kiedyś na ulicy i od tej chwili znienawidziła ludzi w mundurach. Notabene, NKWD dokonuje aresztowań także wśród wojskowych. W kamienicy Warii mieszkał były carski generał, który w czasie wojny domowej walczył po stronie czerwonych. Wykładowca Akademii Wojskowej. Taki prawdziwy, stary generał. Siwe bokobrody, binokle. Aresztowali go. A proces Murałowa pamiętała na główki gazet przed 1 maja i rocznicą rewolucji. – Prowadzenie parady powierzono mnie, Murałow. Okazał się szpiegiem japońsko-niemieckim. Śmiechu warte. – No tak, ale Maksowi Kostinowi nic nie grozi. To zwykły żołnierz. Niezbyt rozgarnięty, ale poczciwy i sympatyczny chłopak. Nina jest bezpieczna. Komu przyjdzie do głowy szukać jej na Dalekim Wschodzie? O całej sprawie waria opowiedziała tylko Sofii Aleksandrownie. Nie miały przed sobą tajemnic. Dobrze zrobiłaś, powiedziała Sofia Aleksandrowna. Podobno w szkole Niny aresztowano nie tylko dyrektorkę, lecz także któregoś z nauczycieli. I Paramonowa, ucznia, chodził do dziesiątej klasy, mieszka w naszym domu, w piątej klatce. Znasz go, prawda? I pomyśleć, że wszystko przestanie szczęsne po piersie Stalina. A co pani myśli? Nie za takie rzeczy zamykają. Wystarczy byle głupstwo. Nie musi być ciężko, zauważyła Sofia Aleksandrowna. Tak wierzyła. W jej głosie brzmiało szczere współczucie. Minął czas, gdy miała za złe przyjaciółom Saszy ich obojętność, gdy zadręczała się myślą, że wszystkim jest dobrze. A jej synowi źle. Teraz wszystkim jest źle. Wielkim i maluczkim. Wszyscy giną. Mark rozstrzelany. Iwan Grigoriewicz w więzieniu. Nina ucieka. A Sasza wraca. Czy wróci? Liczyła dni. Jeśli zostanie zwolniony w terminie, jeśli od razu otrzyma dokumenty, to dotrze do linii kolejowej 10 lutego i natychmiast zadepeszuje. Oczywiście, załatwienie dokumentów może się przeciągnąć. Wędrówka przez zimową tajgę też nie będzie łatwa. Trzeba liczyć ze dwa tygodnie i czekać do 25. Jeśli Sasza nie zadepeszuje? Sofia Aleksandrowna wolała nawet o tym nie myśleć. Mówiła o swoich obliczeniach Warii. Waria również liczyła dni. Rachowała na palcach, przekonywała, że wszystko potrwa krócej. I cieszyły się obie. Waria wiedziała, że Saszy nie wolno wrócić do Moskwy. No cóż, będzie musiała pojechać do niego, zamienić pokój na mieszkanie w miejscu osiedlenia Saszy. Znajdzie tam pracę, studia ukończy zaocznie. Zamieszkają w jakimś miasteczku. Im mniejszym, tym lepiej, tym bezpieczniej. Najlepiej byłoby na wsi ale teraz wszędzie są kołchozy więc wieś odpada może w Kozłowie obecnie miasteczko nazywa się miczurińsk jeździły tam z niną do ciotki ani ona ani sasza nie mają w Kozłowie miczurińsku żadnych znajomych będą pracować spacerować po polach pełnych rumianków, habrów i koniczyny po wiejskich drogach po słonecznych łąkach czego im więcej trzeba tak wyobrażała sobie przyszłość. W ogóle nie dopuszczała myśli, że Sasza może nie wyjść na wolność. Wyjdzie, znajdzie miejsce, gdzie pozwolą mu zamieszkać, a ona natychmiast do niego pojedzie. Decyzję tę podjęła już dawno. Była pewna, że Sasza pragnie tego samego. Nie pisali o tym w listach. Listy są kontrolowane, zwłaszcza listy ze słańców. Lecz ona czuła, wiedziała, że oboje żyją oczekiwaniem spotkania. Tak. Wszystko zaczęło się od tamtego wieczoru w piwniczce Arbackiej. Potem były kolejki wzdłuż więziennych murów, paczki, listy, rozmowy z Sofią Aleksandrowną i Michałem Jurewiczem o Saszy. Tak rodziła się jej miłość, której uwieńczeniem powinno być szczęśliwe spotkanie. Potem... Nigdy już się nie rozstanął. Był co prawda Kostia. Ze wstrętem wspomina jego owłosione plecy i krótkie krzywe nogi. Ale to tylko epizod, pomyłka. Związek z Kostią pomógł Warii w jednym. Wyleczyła się z ciągot do wesołego towarzystwa, restauracji i tańców. Wolała przesiadywać u Michaiła Jurewicza. Rozmawiać z nim albo z Sofią Aleksandrowną. Rozmawiały głównie o Saszy, jednakże Waria nigdy nie mówiła o swojej miłości. Po co? Przecież Sofia Aleksandrowna i tak wszystko widzi i rozumie. Poza tym lepiej nie wtajemniczać jej w plany na przyszłość, nie przypominać, że Saszy nie wolno wrócić do Moskwy. W tych nieszczęsnych czasach nie wypada chwalić się własnym szczęściem. Szczęścia nie ma. Jest tylko życie. I walka o życie. Przyszłość też będzie jedynie walką o życie. Sofia Aleksandrowna zadzwoniła do Warii do pracy. Głos jej drżał. Przyjdź wieczorem. Waria przybiegła jak na skrzydłach. Co się stało? Sofia Aleksandrowna podała jej depeszę, którą Sasza wysłał z Krasnojarska i rozpłakała się. Jadę, zadzwonię. Waria objęła Sofię Aleksandrowną. Tamta przypadła jej do piersi. Sofio Aleksandrowna, proszę się uspokoić. Takie szczęście, a pani płacze. Sasza jedzie, rozumie pani? Jedzie. Sofia Aleksandrowna nie mogła wykrztusić ani słowa. Jej drobne ciało trzęsło się od płaczu. Napięcie tych lat. Napięcie ostatnich tygodni, ostatnich dni puściło, pękło I płakała teraz, jak nie płakała od chwili aresztowania Saszy Waria posadziła Sofię Aleksandrowną na tapczanie Wzięła jej dłonie w swoje, pogłaskała je Też miała łzy w oczach, ale nie wycierała ich, żeby nie rozmazać tuszu na rzęsach Sofio Aleksandrowna, powinniśmy tańczyć z radości, a siedzimy i płaczemy Powiedzmy sobie szczerze, czy wierzyłyśmy, że Saszę wypuszczą? Nie wierzyłyśmy. A on jest już w krasnojarsku. Ma pani mapę? Wymarzona przyszłość nabierała realnych kształtów. Sasza wysłał depeszę. Wraca. Sam zdecyduje, gdzie się osiedlić. A Awaria pojedzie do niego. Niechże pani da mapę. Sprawdzimy, którędy jedzie. Przez jakie miasta. Sofia Aleksandrowna przyniosła mapę, rozłożyła ją na stole. Znalazły Krasnojarsk. Waria nakreśliła palcem linię z Krasnojarska do Nowosybirska, potem do Omska i Swierdłowska. – Zaczekaj – powiedziała Sofia Aleksandrowna. – Gdyby Sasza złapał w Krasnojarsku bezpośrednie połączenie, podałby numer pociągu, żebyśmy mogły go spotkać. Nie podał. A więc jedzie z przesiadkami. Ze Swierdłowska ma połączenie przez Kazań, już sprawdziłam, albo przez Kirów. No i nie wiadomo, na który dworzec przyjedzie, na Jarosławski czy Kazański. Napisał, że zadzwoni. Rzeczywiście, przypomniała sobie Sofia Aleksandrowna. Widocznie nie chciał podawać numeru pociągu. Po chwili zastanowienia dodała: Wariu. Nie mów nikomu o jego powrocie. Dlaczego? Zdziwiła się waria. Przecież nie uciekł z zasłania, jest wolny. Sasza nie ma prawa wracać do Moskwy. Dlatego napisał zadzwonił. Ostrożność nie zawadzi. Może zatelefonuje z drogi, może z miejsca osiedlenia. Nikt się nie domyśli. Mam jednak przeczucie, że przyjedzie do Moskwy. A jeśli pani nie zastanie, przestraszyła się waria. Jutro wezmę zaległy urlop i będę dyżurować przy telefonie. W razie czego niech mnie pani zawiadomi, powiedziała waria. Ja też pojadę na dworzec. Oczywiście zadzwonię do ciebie. Sasza nie może przyjść do domu. Gala doniesie. Warii załomotało serce. Może spotkalibyśmy się u mnie. Jestem teraz sama. Warienko. Twoi sąsiedzi znają Saszę. Musiałby przejść przez podwórze. To ryzykowne. Porozmawiam z Walą, moją siostrą. Ma samodzielne mieszkanie. Co prawda małe, dwa pokoje. Mieszkają we czwórkę. Ale jest jeszcze dacza zamknięta. Zima. To nic. Można napalić. Zobaczymy, co powie Sasza. Niewykluczone, że od razu pojedzie dalej. Trzeba będzie kupić coś na drogę. Wariu, zrobisz zakupy? Ja nie będę mogła wyjść z domu, dam ci pieniądze. Mam pieniądze. Weź, i tak muszę jutro rano wyskoczyć do banku. Podejmę pieniądze z książeczki, a potem wpadnę do pracy i załatwię urlop. Sofia Aleksandrowna zaczęła przeglądać zawartość komody. Na wszelki wypadek przygotuję coś do ubrania. Sasza na pewno nie ma skarpetek. Wełna szybko się niszczy. Waria powstrzymała ją. Sofia Aleksandrowna, jeszcze jest mnóstwo czasu. Takie wydarzenie. Pierwsza depesza od Saszy, a pani o skarpetkach? Wełna szybko się niszczy. Nawet nie dała mi pani podtrzymać tej depeszy. Sofia Aleksandrowna roześmiała się. Masz rację, czytaj. I choć waria znała już treść depeszy na pamięć. Przyjemnie było jeszcze raz przebiec wzrokiem te dwa słowa. Jadę, zadzwonię. Niech pani zrobi listę zakupów, powiedziała wychodząc. Zaczęły się dni męczącego oczekiwania. Sofia Aleksandrowna wzięła dwa tygodnie urlopu i w ogóle nie wychodziła z domu. Czekała na dzwonek telefonu. Pierwsza biegła do aparatu. Wisiał w korytarzu, tuż obok drzwi jej pokoju i niecierpliwie podnosiła słuchawkę. Ograniczała rozmowy do minimum. W tym czasie mógł przecież zadzwonić Sasza. Denerwowała się, gdy telefon blokowała sąsiadka Gala. Minął jeden dzień, drugi, trzeci. Sasza nie dzwonił. Waria wpadała wieczorami, przynosiła jedzenie i zakupy dla Saszy. Kiełbasę, słoninę. Sofia Aleksandrowna trzymała je między ramami okna, żeby się nie zepsuły. Cukier schowała do kredensu. Pociąg dojeżdżał do Moskwy. Pasażerowie ściągali bagaże z półek. Wagonowy zamiatał korytarz. Wszystkim przeszkadzał i na dodatek był opryskliwy. Sasza pochuchał na szybę. Przetarł ją dłonią. Ujrzał puste, ośnieżone pola, laski, pozamykane na głuchodacze. Wzruszająco znajomy pejzaż podmoskiewski. Co będzie w Moskwie? Zadzwonić? Mama nie wytrzyma, rozpłacze się, nazwie go po imieniu. Usłyszą to sąsiedzi albo przypadkowi ludzie, którzy akurat mogą być w mieszkaniu. A może u mamy już czekają na niego? Załóżmy, że nie, że mama powie przyjeżdżaj, jak przejść przez podwórze, przez klatkę schodową. Jeden zobaczy, wszyscy się dowiedzą. Może zadzwonić do Warii, żeby uprzedziła mamę. Nie. Z Warią mieszka Nina. Nina nie doniesie, ale... I co Waria miałaby powiedzieć mamie? Że Sasza jest w Moskwie, czeka na dworcu i nie wie, jak się z nią spotkać? Odpada. Pojechać do ciotek? Jak zareagują ich mężowie i dzieci? Jego bracia cioteczni? Czasy się zmieniły, ludzie też. Nie. Nie można iść do ciotek. Za złamanie zakazu powrotu do Moskwy odpowie nie tylko on, lecz także ci, których odwiedzi. Dlaczego nie zawiadomili władz, że taki to ataki, pan Kratow Aleksander Pawłowicz, przebywa w Moskwie? Nie wolno nawet do nich telefonować. Jeśli nie doniosą o telefonie, zostaną oskarżeni o współudział w przestępstwie. Dokąd? Do Kalinina. Miasto nie jest objęte zakazem osiedlania się. Leży blisko Moskwy. Poza tym, Sasza ma tam znajomą, Olgę Stepanowną, Żonę Michaiła Michajłowicza ma słowa, która odwiedzała męża w Mózgowie. Zawsze to jakiś punkt zaczepienia. Adres ma. Pisał do niej, co się stało z Michałem Michajłowiczem. Niewesoły był to list, ale wysłał go. Dotrzymał słowa. Odwiedzi Olgę Stepanowną, Spyta, czy ma nowe wiadomości o mężu. Potem poprosi o pomoc w wynajęciu pokoju albo o poradę, gdzie się można zatrzymać. A jutro zadzwoni stamtąd do mamy. Za wyborem Kalinina przemawiała jeszcze jedna okoliczność. Przed dwoma laty Sasza przeczytał w gazecie wzmiankę o utworzeniu obwodu kalinińskiego. Pierwszym sekretarzem komitetu obwodowego został Michajłow. Sasza pamięta go jak przez mgłę. Michajłow mieszkał w ich domu, a może tylko odwiedzał rodziców. Zapamiętał Michajłowa, bo przyjaźnił się z jego młodszym synem, Mocją. To Motja powiedział, że brat jest działaczem partyjnym. Sasza często bywał u Moti. Grywali w szachy. Motja dawał Saszy fory, ale i tak zawsze wygrywał. Podczas której z wizyt, Sasza poznał starszego brata. Michaiła Jefrimowicza Michajłowa. Popatrzył na niego z respektem. W tamtych czasach bardzo szanował działaczy partyjnych. Było to 12 czy 13 lat temu. Wątpliwe, by Michajłow pamiętał chłopaka, który przychodził do brata na szachy. Ta, nie ma co liczyć na sekretarza obkomu. A jednak zawsze to znajome nazwisko, wspomnienie dzieciństwa. Brat dawnego przyjaciela. A może Motja też mieszka w Kalininie? Tak, do Kalinina. Dworzec Leningradzki jest po drugiej stronie placu parę kroków może od razu uda się złapać pociąg. Tłum przyjezdnych wyniósł Saszę na plac Komsomolski. Moskwa naprawdę Moskwa jest w Moskwie zobaczył tramwaj. Poczuł skurcz w sercu czwórka. Kochana czwórka, można nią dojechać prawie pod sam dom. Jakaś babcia, wbrew przepisom, wysiadła tylnym pomostem. <laughs> Szczęśliwi ludzie żyją normalnie i beztrosko, jeżdżą sobie tramwajami, samochodami. O, samochodów chyba przybyło, ale poza tym nie widać żadnych zmian. Te same kramy, te same kioski. Ten sam zegar ze znakami Zodiaku na wieży dworca kazańskiego. Ileż razy Sasza był na tym placu, ileż razy wyjeżdżał stąd na obozy pionierskie, na wakacje. Zawsze wynajmowali daczą przy linii Jarosławskiej, w Kłaźmie, w Tarasowie, w Tajnice. Znał nazwy wszystkich podmiejskich stacyjek. A tu za rogiem powinna stać budka czyści buta starego wąsatego Syryjczyka. Stoi budka, stoi i jest czyści but. Siedzi jak zawsze na niniutkim taboreciku. Żyje staruszek. Sasza uśmiechnął się do niego. Staruszek nie zrozumiał. Uchylił drzwi. Czyścimy? Nie, następnym razem. Lecz gdy tylko znalazł się na placu, znów ogarnął go strach. Po co włazi lwów paszczę? Nie miał prawa przyjeżdżać do Moskwy. Może i tu patrole sprawdzają dokumenty, ją podejrzanych jak w tej szecie. Hej, obywatelu z walizeczką, pokażcie no dowód. I wszystko zacznie się od początku. Jakim prawem przyjechaliście do Moskwy? Aha, jesteście przejazdem? W takim razie powinniście mieć bilet z wyznaczoną trasą. Co wy tu nam pokazujecie? Łamiecie przepisy. Znowu zaczynacie? Pójdziecie z nami. Sasza zamyślił się. Niechcący potrącił jakiegoś wojskowego. Tamten sklął go. Natychmiast zebrało się kilku gapiów. Zaraz ktoś wezwie milicjanta. Byle drobiazg, byle przypadek może zaprowadzić go do więzienia. Przeprosił, przyspieszył kroku, prawie biegiem przeciął plac. Wpadł do budynku dworca Leningradzkiego. Co za ohydne, upokorzające uczucie. Na dworcu odsapnął. Znalazł właściwą kasę. Pociąg do Kalinina odchodził za trzy godziny. Biletów w kasie nie brakowało. Kupił, zapłacił i odetchnął z ulgą. Miał teraz dwa bilety: ze Zwierdłowska do Moskwy i z Moskwy do Kalinina. Bilety były dowodem, że przesiada się w Moskwie. Jest tu najzupełniej legalnie i nie narusza prawa. Ta nagła ulga jeszcze bardziej zepsuła mu nastroj. Uświadomił sobie, jak się boi. Bał się, gdy dojeżdżał do Moskwy, bał się, gdy przechodził przez plac, bał się, gdy kupował bilet, bał się, że utknie na tym dworcu w Tajszecie. A więc tak ma teraz żyć? Kryć się po kątach, uciekać, wpadać w panikę przy każdym podejrzanym spojrzeniu? Rozglądać się czujnie? Unikać wszystkich i wszystkiego? Nie. Trzeba się opamiętać. Trzeba walczyć, bo w przeciwnym razie zostanie z niego strzęp człowieka. Musi wziąć się w garść. Oni chcą go zniszczyć strachem. Niedoczekanie. Dlaczego nie może zadzwonić do domu? Kto mu zawroni? Wrócił na plac. Wszedł do budki telefonicznej. Wrzucił monetę. Sygnał? Potem głos mamy. Słucham. Na dźwięk tego głosu zamarło mu serce. Mama. Mama jest tu. Tuż przy nim. Mamo, powiedział. Tylko się nie denerwuj. To ja, Sasza. U mnie wszystko w porządku. Jestem na dworcu Leningradzkim. Jadę do Kalinina. Jutro stamtąd do ciebie zadzwonię. Jak się czujesz? Spytała mama spokojnie. Nie zaskoczył jej ani telefon, ani wiadomość, że Sasza nie wstąpi do domu. Wspaniale. Kiedy masz pociąg? Był zdumiony jej opanowaniem. Za trzy godziny. Zaraz przyjadę. Mamo, nie trzeba, po co? Przy której kasie stoisz? Mam już bilety. Czekaj na mnie przy wejściu na dworzec. Jadę. Mamo! Odłożyła słuchawkę. Sasza wrócił na dworzec. Usiadł na swojej walizce w pobliżu drzwi wejściowych. Mama przyjedzie czwórką, ale zanim dojedzie do przystanku, zanim doczeka się tramwaju, zanim dotrze do dworca, minie co najmniej godzina. Sasza czekał. Co pewien czas wstawał, wychodził z budynku, wpatrywał się w tłum ludzi na placu. Tramwaje przyjeżdżające od strony miasta zatrzymywały się obok stacji metra. Chętnie zwiedziłby metro, ale nic tego, mógłby się rozminąć z mamą. Jak spokojnie zareagowała na telefon. Nie zaskoczyła jej nawet wiadomość, że Sasza nie przyjedzie do domu. Żadnych lamentów, żadnego namawiania. Najwyraźniej czekała na ten telefon. Czekała od dnia, w którym nadeszła Depesza z Krasnojarska. Czekała dwa tygodnie. Może w ogóle nie wychodziła, nie spała po nocach. Nasłuchiwała. Przecież napisał zadzwonię. Zjawiła się niespodziewanie. Sasza nie zauważył, kiedy podeszła. Poczuł lekkie dotknięcie, przypadła na niego. Jej ciałem Wstrząsało bezgłośne łkanie. Objął mamę, pocałował w głowę. Miała na niej szarą chustkę. Dawniej nosiła czarny futrzany toczek, ciut na bakier, żeby odsłonić pasem kosiwych włosów. Pewnie się już zniszczył, a ta szara chustka ze zgrzebnej wełny dowodziła, że mamie się nie przelewa. Uniosła głowę, wpatrzyła się w Saszę wzrokiem pełnym cierpienia. Znowu przypadła do syna. Obejmując mamę, wprowadził ją do budynku. Usadowił na ławce. Sam przysiadł obok na walizce. Patrzyła na niego bez słowa. Sasza uśmiechnął się. Witaj, mamo. No, powiedz coś. Milczała. Przesunął dłonią po zarośniętym policzku i zażartował. W pociągu nie da się ogolić, a u fryzjerów na stacjach są straszne brudy. Powiedział to samo. Lub prawie to samo co trzy lata temu, w więzieniu, przed wyjazdem na zesłanie. Wita mamę identycznymi słowami. W Kalininie doprowadzą się do porządku spytała. Na jak długo masz zakaz powrotu? Zakaz jest na zawsze. Otworzyła torbę, wyjęła kopertę. Mam dla ciebie pieniądze pięćset rubli tak dużo. Zostaw sobie połowę. Proszę cię. Nie ma mowy. To pieniądze od Marka. Leżały na książeczce. Masz tam jeszcze półtora tysiąca. Podejmę, kiedy będziesz potrzebował. Spojrzała na syna. Muszę ci powiedzieć. Zamilkła, westchnęła i nie odrywając oczu od Saszy powiedziała. Marka rozstrzelali. Sasza spojrzał na nią osłomiony. Mark nie żyje? Roztrzelany? Nie chciałam ci o tym pisać. Aresztowali go w sierpniu. Sąd odbył się w Kiemierowie. Sasza milczał. Aresztowali też Iwana Grigoriewicza Budjagina. Lenę z dzieckiem i Władlenę wysiedlili z piątego domu Rad do mieszkania komunalnego. Przerażające nowiny. Sasza dosłownie parę dni temu myślał o Iwanie Grigoriewiczu, a on siedział już wtedy w więzieniu. Biedna Lena, biedny Władlen. Lena wyszła za mąż? Nie, nie jest mężatką. Ma dziecko z Szarokiem, ale się nie pobrali. Chyba w ogóle nie utrzymują kontaktów. Sofia Aleksandrowna zamyśliła się, a potem spytała: A do kogo jedziesz? Do żony mojego znajomego, mam dla ciebie dwa adresy. Jeden w Riazaniu mieszka tam brat Michała Jurewicza. Jewgieni Jurewicz, powinieneś go pamiętać. Był kiedyś w Moskwie. Michał Jurewicz już go uprzedził. Pomoże ci, możesz też jechać do ufy do szwagra cioci Wiery. Wiera pisała do niego, czekają na ciebie. Riazań leży bliżej Moskwy. Pomyśl, zastanów się. Najgorsze masz już za sobą. Kiedy się jakoś urządzisz, będę do ciebie przyjeżdżać. Wszystko przemyśleli. Wszystko zaplanowali. Mama, Michał Jurewicz, ciotki i oczywiście Wiera. Kochani, ale naiwni ludzie, wystarczy jedno krzywe spojrzenie jakiegoś durnia w mundurze z malinowymi patkami i ich plany wezmą w łeb. Runą jak domek z kart. A jednak to szczęście czuć wokół siebie tyle troski życzliwości, tyle ludzkiego oddania. Ciągle pracujesz w tym biurze inwentaryzacyjnym? Tak, teraz mam urlop. Zrozumiał. Wzięła urlop, żeby dyżurować przy telefonie. Czekać na wiadomość od niego. Wyjęła z torby paczkę. Masz tu zapasy na drogę. Kiełbasa, słonina, cukierki. Mamo, nie trzeba. W Kalinie tego nie kupisz. Poza tym na pewno nie jadłeś obiadu. No dobrze, daj. Gromadziła to jedzenie specjalnie dla niego. Sasza, co się dzieje? Powiedziała Sofia Aleksandrowna. Co się wyrabia? Co noc kogoś aresztują? A co się mówi w Moskwie o procesie? Mówi. <gry> Uśmiechnęła się mama. Saszeńko, teraz nikt z nikim w ogóle nie rozmawia, wszyscy się boją. Najwyżej mąż szepnie coś w nocy do żony, a i to pod kołdrą, żeby ktoś nie usłyszał. Sam wiesz. Ściany mają uszy. Na procesie było dużo widzów z zagranicy. Był Lajon Figtwenge, ambasadorzy, obrońcy. Brałdę wygłosił mowę. Nie wiem, co ci powiedzieć. Wzruszyła ramionami. Rozmawiałam tylko z Warią, ale Waria ma własne zdanie. Wyszyński to łajdak, sprzedajna kreatura, a cały ten proces to jedna wielka lipa, oszustwo. Powołują się na listy Trockiego, a potem okazuje się, że Radek je spalił. Sasza uśmiechnął się na wspomnienie Warii. Pamiętał, co mówiła o jakimś lajkinie. Z jej klasy. Kapuś Lizus. Od razu wyobraził sobie, jak gniewną musiała mieć minę, gdy rozmawiała z mamą o Wyszyńskim. Mądra jest jego waria. Dobrze powiedziała. Większość ludzi chyba jednak wierzy w te kłamstwa. Wiesz, jak łatwo manipulować masami? Pamiętasz Trawkinę i jej córkę? Mieszkały w naszym domu. Starsza córka, Eserka czy Miejszewiczka, siedzi od 1922 roku. Wyobraź sobie, że teraz, po 15 latach, wysiedlono starą trawkinę i jej młodszą córkę. Za co? Za powiązania z wrogiem ludu. Ten wróg ludu to rodzona córka, której trawkina nie widziała od 15 lat. Mieszkania powysiedlonych zajmują funkcjonariusze NKWD. A wiesz, że Szarok pracuje w NKWD? Podobno jest kimś ważnym. Domyśliłem się z twoich listów nadal mieszka w naszym domu. Wyniósł się, dostał nowe mieszkanie. W starym zostali tylko rodzice i brat, bandyta. Wrócił z obozu. Tacy nie mają prawa wracać do Moskwy, a ten wrócił i to na Arbat, na zastrzeżoną ulicę. Widocznie był potrzebny, zauważył Sasza. Okropny typ, bezczelna morda. Człowiek się boi, że dostanie nożem w plecy, pytało ciebie. Tak? Z takim uśmieszkiem. Co? Czekacie na swojego Saszenkę? A co ty na to? A ja mu, doczekaliśmy się ciebie, doczekamy się i Saszy. Nawet się nie zatrzymałam, rzuciłam przez ramię. Podobno pracuje w milicji. A ja ciągle o naszych sprawach. Wybacz, opowiadaj co u ciebie. No jak widzisz, cały, zdrowy, żywy. Powiedziałam ci wszystko, żebyś wiedział co się dzieje. No wiem. Tacy jak ty są prześladowani. Władze czepiają się o ble drobiazg. Saszenko, musisz być bardzo ostrożny. Z nikim nie dyskutuj, nie kłóć się. Z czego będziesz żył? No znajdę jakąś pracę. Najlepiej byłoby zostać kierowcą. Przyniosłaś moje prawo jazdy? Oczywiście, oczywiście. O Boże, o mały włos nie zapomniałam, że je mam. Pogrzebała w torbie, wyciągnęła kopertę. Masz tu prawo jazdy, indeks, kartkę z adresami, o których ci mówiłam, legitymację związkową. Straciła ważność. Musiałbyś zapłacić składki za trzy lata. Nie szkodzi. Sasza sięgnął po kopertę. Może się przydać. Przejrzał dokumenty. Prawo jazdy. Zielone okładki. Jego zdjęcie. Całkiem dziecinna twarz. Koszulka w paski. Modna w tamtych latach. Indeks ze znajomymi nazwiskami wykładowców. Wszystkie egzaminy zdane. Nie zdążył tylko obronić pracy dyplomowej. Jeszcze to, mama przebierała papiery w drugiej kopercie. Metryka, świadectwo ukończenia szkoły, legitymacja jakiegoś klubu sportowego. Zostaw, powiedział Sasza. Niech leżą u ciebie. Zresztą zaczekaj, wezmę metrykę, a nuż się uda wyrobić nowy dowód osobisty, metryka będzie potrzebna. Nie chcę cię martwić. Westchnęła mama, ale w naszym mieszkaniu panuje nieco napięta sytuacja. Gala chce zająć nasz mały pokój. Nic ją nie obchodzi, że to przecież mieszkanie ojca. Śledzi mnie. Boję się, że przechowuje twoje listy i zanosi, gdzie trzeba. Musiałam powiesić osobną skrzynkę. Nie chciałam, żeby przyjmowała telefon, kiedy będziesz dzwonił. Wiesz, telefonistka mówi. Kalinin na linii. Łączę z Leningradem. Po co gala ma wiedzieć? Musimy za każdym razem ustalić konkretny dzień i godzinę następnego telefonu. Dobrze, zgodził się Sasza. Trudno przewidzieć, o której uda się dostać połączenie. Wracam z pracy o szóstej i cały wieczór siedzę w domu. Jutro zadzwonię po siódmej, a potem się umówimy. Będą też pisać listy. Zawsze to taniej. Słusznie, przytaknęła. Po co wydawać pieniądze? Pisz jak najczęściej, najlepiej codziennie. Dzwoń tylko w razie potrzeby. Możesz pisać na adres warii, przekaże mi twoje listy. Boisz się, że będą mnie szukać? Tak. Oni bardzo rzadko wypuszczają na wolność. Jeśli wypuszczą, to tylko po to, żeby znowu aresztować. Za drugim razem aresztują nie tylko ciebie, ale i wszystkich twoich przyjaciół, znajomych, kolegów. Taki mają system. Nie będzie ci lekko, synku. Wiem o tym. Nie martw się, dam sobie radę. Daj Boże, daj Boże, powiedziała cicho. Jej oczy znów napełniły się łzami. Za co? Dlaczego? Mamo, nie trzeba. Wziął ją za ręce, przycisnął do ust. Powinnaś się cieszyć, że żyję, że jestem zdrowy, wolny, wolny, rozumiesz? Miałem szczęście, że zamknęli mnie wtedy, a nie teraz, dlatego tak mi się upiekło. Dziś dostałbym co najmniej dziesięć lat łagru, za co? Za to samo, co inni, za nic. A więc trzeba się cieszyć. Niczym się nie przejmuj. Będę pisać. Może nie co dzień, co dzień się nie da, ale pamiętaj, że nigdy nie wolno ci się martwić. Słyszysz, nic złego mnie nie spotka. Wysłuchała go w milczeniu, zastanowiła się i powiedziała. W razie czego możesz przyjechać na daczę do cioci Wiery na czterdziesty drugi kilometr. Wiera sama tam zaproponowała. Gdybyś musiał przyjechać w zimie, uprzeć mnie telefonicznie. Ciocia otworzy daczę. Opał tam jest. Musimy ustalić hasło. Kiedy je powiesz przez telefon, dam znać wierzę. Może przyślij mi sweter, zmarznę. Co ty na to? Zgoda. Uśmiechnął się Sasza. Zapamiętam. Przyślij mi sweter, marznę. Wszystko przewidzieli. Nawet schronienie na wypadek, gdyby musiał uciekać. Zuch, ciotka. Brat rozstrzelany, a ona nie boi się ukrywać siostrzeńca. Zgoda, powtórzył. Przyszło mu na myśl, że mógłby się tam spotkać z Warią. No co u Warii? Waria to wspaniała dziewczyna. Taka życzliwa, ma dobre serce. Bardzo ją lubię. Moja jedyna podpora. Wysyłała do ciebie moje paczki. Sofio Aleksandrowna, ja wyślę. Po co ma pani dźwigać? Prawda, że miła? Sasza pokiwał głową. Oczywiście. Woziła mnie do polikliniki, przychodziła do pralni, wykłócała się z klientami. Ja nie potrafiłam. Dziewczyna z charakterem. To ona zmusiła Ninę do wyjazdu na Daleki Wschód, uratowała ją przed aresztowaniem. Ninę? Wyobraź sobie, Nina, taka prawomyślna, Aresztowano dyrektorkę szkoły. Dyrektorka miała jakieś układy z niną. No i się zaczęło. Waria spakowała ninie walizkę. Prawie siłą wsadziła siostrę do pociągu i wyprawiła do Maksa. Waria w ogóle jest dzielna, tylko strasznie nieostrożna. Mówi co myśli, na nic nie zważa. Boję się o nią. Tym bardziej, że nie ma jej kto bronić. Nie ułożyło się dziewczynie życie. Co masz na myśli? Machnęła się za jakiegoś bilardzistę szulera, sprzedawał jej rzeczy. Sasza wstał. Muszę rozprostować nogi. Pójdę zapalić. Był wstrząśnięty. Mamo, nie pogniewasz się, jeśli wyskoczę na papierosa. Idź, idź, ja poczekam. Wyszedł na zewnątrz, oparł się o ścianę. Nie ma co? Piękne powitanie. Mark rozstrzelany. Budziagina też pewnie rozstrzelają. Ale nie mógł teraz o nich myśleć. Waria. Waria. Jego jedyna radość. Jedyna pociecha. Dziewczynka szczupła, zgrabna. Tańczyła z nim rumbę w piwniczce herbackiej. Zapraszała na ślizgawkę. Taka delikatna, taka czysta, taka niewinna. Spała z jakimś łajdakiem, bilardzistą. Spała z nim, a potem siedziała przy stole i pisała Tak bardzo bym chciała wiedzieć, co teraz robisz Delikatna, czysta, niewinna <laughs> Wymyślił to sobie, uroił na zesłaniu Stworzył idealny obraz i modlił się do niego Idiota No i zakochał się w tej wymarzonej dziewczynce Jakiej znowu dziewczynce? czyjej żonie? W dodatku nie stałej w uczuciach. Wdeptał niedopałek w śnieg i wrócił do matki. Przerwałem ci. Mówiłaś o warii. Może to cię nie interesuje? Przeciwnie. Nie rozumiem. Jak mogła wyjść za takiego człowieka, skoro to szuler? Oj, była naiwną gąską. Siedemnaście lat. Bieda aż piszczała. A tu restauracje, eleganckie życie, najlepsi krawcowie. Najlepsi szewcy, fryzjerzy. Chwała Bogu, że w porę oprzytomniała i przepędziła tego drania. Mieszkali u mnie, wynajmowali mały pokój. Co? Mieszkali w jego pokoju? Spali na jego tapczanie? Dlaczego mama najęła im pokój? Jak mogła brać w tym udział? No i co było dalej? Co dalej? Zmądrzała i zerwała z nim. To był cały melodramat. On groził, że ją zastrzeli. Miał rewolwer. Wyszedł w nocy jak przebieraniec. Waria mi opowiadała. Cyklistówka na oczy, kołnierz postawiony. Awaria powiedziała: strzelaj, strzelaj, dostaniesz za mnie karę śmierci. Jednym słowem przepędziła go i wróciła do niny. Ale zaglądała do mnie prawie codziennie. Kiedy tylko widziała, że piszę list do ciebie, prosiła: Sofio Aleksandrowna, mogę dopisać parę słów? Dobra z niej dziewczyna dobra, taka uczynna dobra dziewczyna dobra dziewczyna naprawdę jest dobra i uczynna, i na pewno lubi mamę. Pewnie powinienem być jej wdzięczny. Wziąć tę dobroć za coś więcej? Dlaczego? Z powodu jednego zdania, tak bardzo chciałabym wiedzieć, co teraz robisz? Wyobraź sobie, że waria go kocha dureń. Jak mógł być takim durnim, budować całą przyszłość na jednym zdaniu na zdawkowych słowach jakiejś żony szulera idiota, idiota. Dostał ten list w grudniu 1934 roku. Był mroźny dzień, piec huczał, słońce zaglądało przez maleńkie okienka, a on biegał po izbie, szalał z radości. Potem przyszedł w siewołoc i powiedział, że zamordowano Kirowa. Kirow zamordowany, mark rozstrzelany. Sywołoc Sergejewicz też pewnie już nie żyje. Nie ma nikogo. Warii też nie ma. Przepędziła swojego bilardzistę, czy nie, co za różnica? Runął domek z kart. No cóż, życie jest okrutne. Niczego nie oszczędza. Wszystko zabiera. Wszystko. Co u ojca? spytał. Mama wzruszyła ramionami. Bez zmian. Był u mnie. Przedłużył zameldowanie, pewnie wróci do Moskwy. Po chwili dodała: Ma żonę, córkę. Sasza też o tym pomyślał. Mama nic nie pisała, nie chciała go martwić. Mama, mama jedyny bliski człowiek na świecie. Jak będzie żyć, kiedy wróci ojciec? W dodatku z nową rodziną zamienią mieszkanie. Wyrzucą mamę do nędznej klitki bez wygód w czerkizowie, albo w molinej roszczy, gdzie trzeba palić w piecu i gotować na prymusie, a on w tym czasie będzie kluczył po Rosji jak zając, nie pomoże, nie obroni mamy. Mamo, obiecaj, że nie dasz się skrzywdzić po powrocie ojca. Obiecaj. Obiecuję, nie martw się. Jej głos brzmiał spokojnie i stanowczo. Widocznie przemyślała już tę sprawę. Powiem ci więcej: nie wyniosę się z naszego mieszkania. W końcu to twój dom, tylko twój. Nie ustąpię. Właśnie to chciałem od ciebie usłyszeć. Uśmiechnął się dziarsko, choć czuł się zupełnie rozbity. Miał ochotę znaleźć się już w pociągu i zamknąć oczy. Nie, mama nie może zauważyć jego rozpaczy. Wszystko się zmieniło. Każdy ma nowe życie. On też. Mama musi się z tym pogodzić. Mamo, jeśli tobie będzie źle, to i mnie będzie źle. Musimy się trzymać, urządzę się, znajdę w sobie pracę. Nie odpowiedziała. Patrzyła na niego. Widząc jej spojrzenie zrozumiał, że nie słucha, że myśli tylko o jednym, o ponownym rozstaniu. Nie spóźnisz się. Sasza zerknął na zegarek. Jeszcze pół godziny. Te zegary nigdy nie chodzą punktualnie. Może wyjdziemy na peron? Sasza sprawdził godzinę na swoim zegarku. Nie, dobrze idzie. Zdążymy. Na peronie jest zimno. Nie chcą, żebyś marzła. Nie spieszył się. Żadnej paniki. Wszystko w porządku. Wszystko w normie. Co ci przysłać z ubrania? Spytała Sofia Aleksandrowna. Nic, niczego nie przysyłaj. Przyjadę do kalinina, rozejrzę się i dam ci znać. Spojrzał na zegarek, wstał, wyciągnął rękę. Muszę iść. Objął mamę, pocałował. Jeszcze będziemy razem, zobaczysz. Skwapliwie pokiwała głową. Wracaj do domu, jutro zadzwonię. Odprowadzę cię. Mamo, nie trzeba, na peronie będzie tłok, odprowadzę cię. Pociągu jeszcze nie podstawiono. Na peronie czekało mnóstwo ludzi, było zimno i nieprzyjemnie. Oczekujący denerwowali się, kleli. co się dzieje, do czego to podobne, czemu nie podstawiają. Wreszcie z za zakrętu wyłonił się wąż wagonów. Pociąg powoli wjechał na peron. Pożegnajmy się. Powiedział Sasza. Ludzie cię stratują. Muszę znaleźć swój wagon. Nie, nie, jeszcze nie. Dreptała za nim. Przepychała się przez tłum. Przed wagonem Saszy stała już długa kolejka. Konduktorka popędzała pasażerów. Ruszajcie się, obywatele, prędzej! Gdy Sasza podawał bilet, mama wtuliła twarz w jego płaszcz. Przytuliła się z całej siły. Sasza szybko pocałował ją w policzek tarasowali wejście. Babciu, puśćcie chłopaka! Ponagliła konduktorka. Jeszcze się nacałujecie, a ludzie chcą wsiąść. Mama odeszła na bok. Oparła się o słup latarni. Sasza wsiadł, stanął w kącie, żeby nikomu nie przeszkadzać, a równocześnie widzieć ją jak najdłużej. Zawiadowca gwizdnął. Konduktorka wciągnęła do wagonu ostatnią starowinkę, zatrzasnęła drzwi. Pociąg ruszył, pozostawiając za sobą Moskwę, dworzec, słup latarni i samotną postać mamy.